Kolejne drogi w gminie Żyraków będą remontowane. Rozpoczęły się kompleksowe prace w Bobrowej. Obejmą blisko dwukilometrowe odcinki, które zostaną pokryte nawierzchnią asfaltową. To inwestycja, o którą zabiegali mieszkańcy. Samorząd gminy Żyraków przystąpił do. Przebudowy kolejnych odcinków drogowych. Tym razem znajdujemy się w miejscowości Bobrowa, gdzie rozpoczęły się prace przebudowy prawie 2 km yy, yy, dróg asfaltowych. Yy, w tej chwili jesteśmy na drodze, tak zwanej Bugajówce, gdzie ponad 700-metrowy odcinek zostanie. Yy, przebudowany kompleksowo. Oprócz tego, droga za stadionem wokół potoku i dwa krótsze odcinki w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych relacji. Chotowa, Przedsław oraz Brzeźnica Łączki Brzeskie. Wszędzie zostaną wykonane nawierzchnie asfaltowe, systemy odwodnień. I cieszę się, że udało się te zadania już rozpocząć, że zostaną zrealizowane, że mieszkańcy będą mogli korzystać z tych dróg, o które długo zabiegali z tego miejsca pragnąłbym również podziękować radnym tejże miejscowości, pani Halinie Głowackiej oraz panu Tadeuszowi Orłowskiemu. Droga Rajówka myślę, że nawierzchnia była położona na pewno 30, około 30 lat temu. Mogę się mylić, bo jeszcze, jeszcze nie pracowałem wówczas w tym samorządzie. No stan tej drogi jest fatalny. Zostaną wykonane tutaj poszerzenia, co znacznie usprawni ruch na tym odcinku drogowym. Pozostałe odcinki drogowe to odcinki o nawierzchni y, kamienistej, tłuczniowej, no na pewno na pewno nawierzchnia asfaltowa będzie. będzie y, Znacznie lepsza w użytkowaniu. Inwestycja wyniesie ponad 700 tysięcy złotych. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków rządowych. Dotacja wynosi ponad 70% kwoty. Pozostałą część pokryje gmina Żyraków z własnego budżetu.